Cześć, dzisiaj będzie troszkę o nawozie z popiołu, który właśnie sobie przygotowałem. Przygotowałem sobie ten nawóz z myślą o zasileniu mojej grządki No Dick, którą uprawiam sobie w szklarni. Taki popiół drzewny jest świetnym zamiennikiem nawozów mineralnych. Można go stosować w sadzie, w warzywniku, a także dla roślin doniczkowych. Takim popiołem również możemy zasilić trawnik, który zostanie nawieziony, a jednocześnie popiół pomoże zlikwidować pojawiający się na nim mech. Popiół może poprawić plonowanie niektórych roślin nawet do kilkudziesięciu procent. Może również wpływać na ograniczenie czynników chorobotwórczych. Stosuje się go także do zwalczania. No, może raczej odstraszania ślimaków. Popiół rozsypuje się wokół grządek czy rabat, stanowi on dla ślimaków barierę, jednak musi być uzupełniany po każdym deszczu. Zapraszam na filmik, jak tworzę popiół do mojej grządki No Dig. Aby powstał ten świetny nawóz, potrzebny jest oczywiście materiał. Najlepiej, jeśli są to jakieś takie odpady, na przykład gałęzie pozyskane z ogrodu. Na swojej działce mam taką specjalną, wentylowaną od góry, z boku i z dołu skrzynię, w której suszę sobie takie gałęzie grubsze, cieńsze, które później wędrują tutaj do mojego piecyka, kiedy chcę sobie na przykład. Rozpalić grilla. No i już wiecie jak tworzę swój popiół. Na rozpałkę idealne są liście Miskanta. Do tego dołożę sobie takie bardzo wyschnięte, troszkę grubsze gałęzie i zobaczycie jak świetnie się to wszystko rozpala. Nie trzeba nawet mieć tutaj papieru na rozpałkę. Teraz jeszcze płomień z zapalniczki i proces tworzenia popiołu uważam za otwarty. Pamiętajcie również, że nie może to być popiół ze spalania drewna malowanego, lakierowanego czy kolorowych papierów, a także węgla. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy nawozili popiołem rośliny przez cały rok. Oczywiście, jeśli mamy do niego dostęp. Jest to nawóz organiczny i ekologiczny, chociaż wydaje mi się, że gdybyśmy stosowali go w nadmiarze, no to jest jakieś ryzyko, że można przedawkować. Ma on bardzo wysokie stężenie pH, więc spokojnie może zastępować wapnowanie. Na glebach o wysokim pH stosuje się go. W niewielkich ilościach, no, lub właściwie wcale. No dobrze, niech to się szybciutko spali. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie się spaliło. Mój piecyk jest już wypełniony po brzegi materiałem. Oczywiście nie jest to jeszcze taki docelowy popiół, który za chwilkę przygotuję. Wysypię go sobie tutaj na taką blachę. Tylko uważajcie, jak robicie coś takiego, ponieważ jeśli ten popiół jest jeszcze gorący, no to możecie się poparzyć. Najlepiej robić to taką fajną, blaszaną łopatką. Oczywiście nie zapomnijcie o rękawicach. Jest tutaj naprawdę. Gorąco. Dobrze, ja sobie powyciągam tutaj ten cały drogocenny materiał. Możecie sobie zapewne również wyobrazić, że do takiego popiołu dolewam wodę. I wtedy powstaje taki płynny nawóz, który również można bezpośrednio stosować pod rośliny. Nie tylko w ogródku, ale także na przykład doniczkowe. Stosuje się taki nawóz do roślin o lekko kwaśnym odczynie pH lub nieco wyższym. Ja mam u siebie kilka krzaczków winogron, no i zapewne taki popiół świetnie by się sprawdził jako nawóz. No ale ja nie będę stosował tego akurat popiołu do moich winogron, tylko jak już wcześniej wspomniałem, zasilę moją grządkę no szklarni. Jak już tak wcześniej wspomniałem o bezpieczeństwie podczas wyciągania tego popiołu, to na pewno przyda Wam się również maseczka. No i skoro popiół już przygotowany, no to mogę go sobie tutaj wysypać w mojej szklarni. Będzie on stanowił czwartą warstwę, Przypomnę, że były tutaj już wysypywane trociny wraz z odchodami zwierzątek domowych, gryzoni, a także zrębki drewniane oraz liście miskanta olbrzymiego. No i na to teraz, jak widzicie, sypię sobie popiół. Tutaj też przyda Wam się maseczka, ponieważ ten popiół strasznie pyli i naprawdę. Nie jest to zbyt komfortowe dla naszych płuc, ale jak widzicie, na szczęście nie jest tego dużo. No i właściwie ta lewa strona jest już wysypana popiołem. Aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko wywołania tutaj pożaru w szklarni, przyniosłem sobie konewkę. I teraz całą tą powierzchnię bardzo dokładnie nawodnię. To również pozwoli się fajnie związać temu właśnie popiołowi z warstwą gleby. No, i jak widzicie, nic na mojej działce się nie zmarnuje. Wszystko właściwie jest do wykorzystania. Ok, wezmę teraz kamerę i podjadę. Trochę bliżej, abyście dokładniej zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, taki, taka czarna barwa się tutaj stworzyła. No i jest to właśnie popiół. Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.